Ponad 100 teatrów wzięło udział w konkursie, ale tylko nieliczne znalazły się w gronie laureatów, a wśród nich i to po raz siódmy teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. A mowa tu o plebiscycie Teatr Polska. Teatr Polska to taki projekt organizowany w tym momencie już po raz 11 przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Leszczyńskiego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt, który w skrócie nawiązuje do działań legendarnego, kultowego Teatru Reduta Juliusza Osterwy, który podróżował po Polsce i dotykał w swojej drodze małe miasta, w których nie było stałych zespołów teatralnych. Idąc za tym przykładem, laureaci plebiscytu mają za zadanie podróżować po małych miejscowościach i tam przedstawiać swoje spektakle. Legnicki Teatr odwiedzi 6 miast, w których zaprezentuje Wyzwolenia, sztukę aktorki teatru Magdaleny Drab, inspirowaną dramatem Stanisława Wyspiańskiego, Wyzwolenie. Jak tłumaczy Jacek Głąb, trasa w ramach Teatru Polska zawsze odnosi sukces. Nie ma problemu z zainteresowaniem. Ja myślę, że ciągle jest problem tego typu, że tej oferty ambitnej, niekomercyjnej na tej prowincji, tak zwanej prowincji, bez obrazy oczywiście, jest za mało. Dlatego na spektakle według Głąba przychodzi podczas trasy od 150 do nawet 200 osób. Pierwsze przedstawienie będzie miało miejsce w Złotoryi już 29 października. Trasa natomiast zakończy się 27 listopada w Żarach. Na każdy z 6 spektakli wstęp jest wolny. Czy aktorzy wytrzymają tempo? Taki to już zawód, który w swojej naturze i tradycji ma podróżowanie. Taki też był objazdowy Teatr Reduta, do którego odnosi się konkurs i co ciekawe, w tym roku obchodzimy 100. rocznicę jego założenia.